Cześć! W dzisiejszym odcinku pomówimy o tym, jakie zasady wykonywania lotów obowiązują w geograficznej strefie ograniczonej, mieszczącej się nad lotniskiem niekontrolowanym. Podobnie jak w przypadku lotnisk kontrolowanych, tak i tutaj, strefa została podzielona na trzy obszary, dla których to zastosowano określone przyrostki w nazwie związane z prawdopodobieństwem uzyskania zgody na lot. Na podstawie ilości występujących oznaczeń strefy lotniska niekontrolowanego możemy wywnioskować, w jakiej odległości od lotniska się znajdujemy. Na przykład w sytuacji, gdy wyświetlają nam się wszystkie trzy obszary, to jest to dla nas informacja, że jesteśmy w odległości mniejszej niż 1 km od granicy lotniska niekontrolowanego. I to właśnie warunki wskazane w opisie strefy DRA-RL ATZ poniżej 1 km stanowią dla nas priorytet. Zamierzając wykonać lot w geograficznej strefie ograniczonej lotniska niekontrolowanego, należy pamiętać o tym, że w odległości mniejszej niż 1 km od granicy lotniska obowiązuje całkowity zakaz lotu w momencie, gdy nie posiadamy zgody od zarządzającego strefą. W odległości od 1 do 6 km od granicy lotniska można wykonać lot bez zgody zarządzającego do 30 m AGL, dronem o masie startowej nie przekraczającej 900 g. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w odniesieniu do lotnisk niekontrolowanych dalej mamy do czynienia z zastosowaniem przepisu tyczącego się wysokości najwyższej przeszkody. A więc w sytuacji, gdy znajdujemy się w odległości większej niż 1 km od granicy lotniska, dozwolone są loty do wysokości najwyższej przeszkody, znajdującej się w promieniu do 50 m od BSP, którym wykonywana jest operacja. W odległości powyżej 6 km do końca strefy można wykonać lot do 100 m AGL dronem o masie startowej nie przekraczającej 25 kg. Natomiast po uprzednim uzyskaniu zgody od zarządzającego loty mogą odbywać się do wysokości 120 m AGL w całym obszarze strefy lub też wyżej, jeśli po złożeniu wniosku o zezwolenie na lot otrzymaliśmy zgodę od ULC-u. Jeśli trzymamy się przedstawionych warunków z wyłączeniem zasady najwyższej przeszkody, to sygnalizator w dron radarze będzie się palić na kolor zielony i wówczas wystarczy, że oznaczymy miejsce lotów poprzez opcję check-in, po czym możemy realizować lot. Natomiast jeśli wychodzimy poza ramy warunków określonych przez zarządzającego strefą, to sygnalizator będzie się palić na kolor pomarańczowy lub czerwony i w takim przypadku ścieżka składa się z większej ilości kroków. Na początek należy wykonać telefon na numer wskazany w dron radarze, tak aby móc uzgodnić z zarządzającym warunki naszego lotu. Co ważne, nie za każdym razem numer kontaktowy podany w aplikacji pozwoli na bezpośrednie połączenie się z dyżurnym operacyjnym lotniska niekontrolowanego lub też mogą wystąpić trudności z dodzwonieniem się do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo lotów. Po otrzymaniu zgody na lot z panelu check-in w dron radarze oznaczamy swoją pozycję i realizujemy swoje zadanie. Po zakończeniu lotów zgłaszamy ów fakt do kierującego lotami lotniska niekontrolowanego. Jeżeli jesteśmy w odległości mniejszej niż 1 km od granicy aktywnego lotniska niekontrolowanego i uzyskaliśmy telefonicznie zgodę, to dron radar może uniemożliwiać oznaczenie miejsca wykonywania lotów bezpośrednio poprzez opcję check-in. W takiej sytuacji po wejściu w check-in należy kliknąć w opcję wyboru misji i zaznaczyć pomiń wybór misji dla przestrzeni zakazanych. Dzięki temu pineska zostanie przypięta. W przypadku, gdy nie dodzwoniliśmy się do osoby odpowiedzialnej za nadzór nad lotami na lotnisku niekontrolowanym, to jest to jednoznaczne z tym, że nie otrzymaliśmy zgody na lot i nie możemy wystartować. Stąd, jeśli znamy termin jakiegoś wydarzenia, w trakcie którego loty BSP będą konieczne, warto ze stosownym wyprzedzeniem, minimum 7-dniowym, przesłać pismo do zarządcy lotniska z prośbą o zgodę na lot. Geograficzna strefa ograniczona lotniska niekontrolowanego jest strukturą elastyczną, a więc taką, która może być aktywna w danym przedziale czasowym. W opisie strefy powinniśmy zatem zapoznać się z danymi zawartymi w tabeli oznaczonej jako WebCat, z której to uzyskamy informację, w jakich godzinach lotnisko będzie aktywne. Innym źródłem, z którego możemy skorzystać, jest plan użytkowania przestrzeni powietrznej, dostępny po wejściu na stronę airspacepansa.pl. Zgodnie z zaprezentowanym przykładem, jeśli lotnisko jest czynne w godzinach od 8 do 21, to przed 8 rano lub po 21 będziemy mogli latać bliżej lotniska cięższym dronem do wyższych wysokości. Natomiast w czasie aktywności lotniska, czyli pomiędzy 8 a 21, wykroczenie poza ramy warunków określonych przez zarządzającego spowoduje konieczność uzyskania zgody na lot, a więc niezbędny okaże się telefon kontaktowy. Na koniec warto zwrócić uwagę, że pomimo braku aktywności lotniska niekontrolowanego, jakieś pojedyncze załogowe statki powietrzne będą się mogły pojawiać na niebie. Stąd też pilot BSP musi zachować szczególną ostrożność, wykonując loty w przestrzeni lotniska niekontrolowanego, bacznie obserwując otoczenie dookoła siebie, gdyż w takich obszarach dron radar nie wyda nam żadnego ostrzeżenia o zbliżającym się niebezpieczeństwie, a więc nie otrzymamy żadnych powiadomień o ruchu załogowych statków powietrznych. Jeżeli nasuwają Wam się jakieś pytania związane z użytkowaniem aplikacji bądź też zasadami wykonywania lotów, to zapraszam gorąco do kontaktu. Bezpiecznych lotów i do zobaczenia.